Cześć wam. Już jest rano. Dzień dobry, przywitaj się z widzami tutaj. Mój wierny towarzysz spał całą noc. Niesamowite, jak psy grzeją. Powiem wam, całą noc lało. No, możecie zobaczyć, chyba to widać te krople jeszcze. O, tutaj są na tym. Na zewnątrz. Calutką, fajnie, lubię. No i wieje, cały namiot się, jak widzicie, trzęsie cały czas, całą noc, tak? Fajnie, ja tak lubię. W środku zero powiewu. To, że teraz już przestało padać, to może trochę owieje, żeby tak najmniej wilgoci było. I tak to zwinę na mokro, w domu się rozwiesi i wyschnie gdzieś tam. Nie, Borysek? Już trzeba wyjść na siku, co? Trzeba jakąś kawkę zrobić. Teraz. Musiałem tak postawić kubek. No niestety ta kratka jest za mała na ten kubeczek, a no niestety nie mam żadnego garnka, po prostu dlatego, że no, jak mówiłem wczoraj, czekałem na tego kuriera. Nie doczekałem niestety, no i został mi taki mały kółek stalowy. Ale to nic, jak widzicie, daje radę. Mam też nową kuchenkę, jak widzicie. Tam co stoisz, Marcinek? Siadaj sobie. O! O! Siedzę na takim gównianym krześle, mam takie wygodne. Mam pełno, pokażę wam. Bo wziąłem dla wszystkich, oczywiście, jak tu przyjechaliśmy, zobaczcie, mój cały tył. Passacie jest w leżakach. Trochę się tu usyfiło, ale to nic. To się ściągnie. O, może wam za dnia pokażę, jak wygląda ten teren, który sobie wynajęliśmy. Zobaczcie, tam jest brama wjazdowa. W nocy jest tam latarnia LED-owa, która się zapala. Bardzo fajnie, jest oświetlany wjazd. A tam rozciąga się ten płot, jeszcze zawija, tam za winkiel jest troszeczkę więcej miejsca płaskiego i chyba tam rozbijemy sobie namioty, jak przejdziemy na dłuższy czas. Tu, gdzie ta linia drzew jest, to jest... O, i płot widać, to jest koniec tego terenu. Tam widzieliście, tam byłem, jeszcze co pójdziemy tam zwiedzać namiot. No i jezioro oczywiście. O, czekajcie, bo się... O, widzicie, zagotowało właśnie. To wyłączymy póki co. Tu zaczyna się jezioro. Tam po drugiej stronie też są powynajmowane parcele. I to jeziorko idzie, tu jest taka jakby zatoka w tej chwili. Dalej idzie tam i się tak rozpościera w tamtą stronę. Nie jest to zbyt duże jezioro. Jestem w miejscowości Rydzewo i jezioro też tak się nazywa. Tam zaraz w drugą stronę, ale to już jak będę na późniejszym etapie. Tam jak się bramą poszło w tamtą stronę, jest jezioro Bendargowo. Troszeczkę mniejsze niż to, ale też urokliwe. Postaram się je zwiedzić materacem. Chyba, że sobie kupię jakieś coś, mi odwali, sobie kupię jakąś kajak, łódkę, nie wiem, no zobaczę. Dobra, tymczasem idziemy kawkę zrobić. Gotowa mieszanka. I tak to właśnie wygląda. O, mój trójnóg od grilla, wątpliwej konstrukcji, no ale cóż, ja lubię taki klimat, bardzo lubię. Będzie to dobra baza, słuchajcie, dla moich wypadów rowerowych, bo przyjadę sobie tutaj z rowerem, z namiotem. Będę mógł zwiedzić tutaj te okolice dookoła na rowerach, jakieś Drawsko-Pomorskie albo coś. Całe Drawskie przejechać, to jezioro dookoła, bo to blisko jest. Do Drawska Pomorskiego stąd jest 20 chyba kilometrów. Nie, nawet mniej, z 10. 10 sekund. Bardzo fajnie. Jeszcze trochę środka.
Dobra, wszystko zwinąłem. Teraz znowu sobie w kubeczku robię moją ulubioną zupkę pho, bifona. Zjem i jadę, bo znowu się kurde rozpadało. Teraz przestało. Pies mi cały zmógł. A dzisiaj Borys pierwszy raz jedzie tu. Zjem tylko uprzątnę, pakuję go i jadę. Zapomniałem kaloszy wziąć, zobaczcie na moje buty, kurde, wszystko, całe mokre. To wszystko przez tą trawę wysoką. Ale to nic, to są uroki właśnie takiego biwakowania. Kurde, szlak mnie trafia, jak mam wracać do tego Szczecina przez te przebudowy, to jest masakra. Cały Szczecin jest rozkopany, kurczę, no masakra jakaś. Ale trudno, no, takie życie, jak w Madrycie. Z upoleją gotowe. Uwielbiam. Częściowo ogarnąłem. Zabiorę kuchenkę, wodę. Poduszki mu tu jakoś rozłożę, żeby miał jakąś stabilność. Wyrzucę gada, jadę. Jem takie gówno, a miałem zrobić coś takiego fajnego. Planowałem zrobić taki kociołek męski, kurde, prawdziwa. Warzywka, kiełbacha smażona. Wszystko w takim jednym kociołku. No niestety, warzywa, produkty, wszystko jest. Brakuje, kurde, garnka, no, przez tego kuriera zasranego, który nie przyjechał. To się okazało. Przesyłka była w dostarczeniu wczoraj i nie dotarła. Zajebiście, po prostu zajebiście, nie? Kurde, ale to dobre. Dawno tego nie jadę, bo nie jem tego na co dzień. Z rok temu chyba ostatnio jadłem tą zupkę pho. Pamiętam, że mi smakowała i nadal mi smakuje. Już widzę, jak to będzie w lato. Gorąco, trzy dychy. Jeziorko małe, to się szybko nagrzeje. Idę opłukać bola, pakuję dziada i jadę. Zobaczcie, jak go napakowałem, kurwa. Masakra, tu wszystko jest. Skrzynka grill poskładany, tam napchane. Wszystko, żeby psa zmieścić. No, teraz operacja wsadzania psa. No, chodź. Musimy jechać do domku. No, dziękuję. Się. No, zamykamy dziada. To, siedzi tam, patrzcie. I co, Borysek? Co, Borysek? Dobra. Kluczyki tutaj sobie zostawiłem, żeby kurde nie zgubić z kieszeni, żeby nie wypadły. Dobra. Wsiadamy. Zyszki burdel tutaj. Masakra. Dobra, na razie się wyłączę. Jak będzie coś ciekawego, to nakręcę. A tym bardziej wyjeżdżam z tego miejsca. Muszę zamknąć to wszystko. Widzimy się jeszcze później. No nic ciekawego się nie dzieje. Już jestem prawie w domu, więc chyba będziemy zakończać odcinek. Byłem jeszcze w Maku. Taki obiad szybki dzisiaj. Będę zadowoleni. Zrobili mi niespodziankę. Już dawno polowali na Maka. No i mi zrobi niespodziankę. Teraz jadę sobie z domu. Jestem w Szczecinie. Pojechałem przez Stargard, żeby ominąć te wszystkie roboty. No i tak trafiłem na część robót tam, na tym węźle. Nie pamiętam nazwy. Mniejsza o to. No, jest godzina 13.29, wyjechałem chyba około 10, nie pamiętam, jakoś tak przed 10, ale stałem przez 45 minut w Oszonie, bo musiałem zatankować, bo już mi komputer pokazywał, że zostało mi na 20 km te jazdy, więc kurde, musiałem znowu. A chciałem na Oszonie zatankować, bo tam było ropa po 3.57, a wszędzie po 4.10, coś takiego. Mówię, no to jest dużo taniej, nie? No i znowu jadąc od strony Szczecina, nie mogłem jechać przez Jadąc od strony Stargardu, nie mogłem skręcić tam, gdzie chciałem, na Ustowo, bo to jest ten węzeł, który właśnie robią, przez który pojechaliśmy do Niemiec, tylko że od drugiej strony i też nie mogłem przejechać, musiałem dookoła kółko zrobić, żeby dojechać do Oszona. Straciłem kupę czasu, pod Oszonem znowu mówię, 45 minut stałem, bo kolejka, jop twoju mać, aż się żygać ciało. No dobra. Dobra, będziemy kończyć ten odcinek. Już tu nie ma co, zaraz dojeżdżam do domu. Także dzięki, że byliście ze mną. Zasubskrybuj kanał. Jeżeli jesteś nowym obserwatorem mojego kanału, pomoże mi to w rozwinięciu kanału. Daj łapeczkę w górę, jak ci się podobało. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będą fajne. Trzymajcie się, cześć.